Cześć. Zgodnie z zapowiedzią wracamy na morze. Rozpoczynam nową serię, w której zajmę się budową nowoczesnego okrętu US Navy, USS Freedom. Zanim przejdę do unboxingu, przybliżę Wam krótko jego historię i omówię charakterystykę oraz podstawowe dane taktyczno-techniczne. USS Freedom LCS-1 to pierwszy okręt z klasy jednostek o tej samej nazwie. Jest współczesnym amerykańskim okrętem przeznaczonym do działań na wodach przybrzeżnych, inaczej litoralnych. Stępka pod tę jednostkę została położona w czerwcu 2005 roku. Okręt został zwodowany rok później, a wejście do służby w US Navy miało miejsce w listopadzie 2008 roku. Długość okrętu to 115,3 metra, a szerokość 17,5 metra. Wyporność pełna dochodzi do 3400 ton, a prędkość maksymalna oscyluje wokół 47, nawet do 50 węzłów. USS Freedom jest szybkim i wysoce manewrowym okrętem, zbudowanym z wykorzystaniem spektrum najnowszych technologii, w wysokim stopniu zautomatyzowanym, stanowiącym też platformę dla startu maszyn załogowych i bezzałogowych. Jego modułowa konstrukcja umożliwia zmienne wyposażenie dostosowane do rodzaju misji, co pozwala w zależności od potrzeb skonfigurować okręt przed wyjściem w morze do zadań przeciwminowych, przeciwpodwodnych lub zwalczania jednostek nawodnych, a także wsparcia jednostek lądowych, zwłaszcza lekkich. Bieżące informacje taktyczne mogą być wymieniane przez ten okręt z innymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, lotniczymi oraz jednostkami lądowymi, na co pozwalają zastosowane przy jego konstrukcji i wyposażeniu technologie sieciocentryczne. Napęd jednostki zapewniają dwa silniki diesla, dwie turbiny gazowe Rolls-Royce MT-30 o mocy 96 550 koni mechanicznych oraz cztery zoptymalizowane akustycznie pędniki Rolls-Royce. Jest to niemal rewolucyjny pod względem wydajności system napędowy, którego zastosowanie było jednak konieczne dla osiągnięcia wymaganej prędkości i zwrotności. Niezbędną energię elektryczną zapewniają cztery dieslowskie generatory. USS Freedom posiada stalowy kadłub monolityczny, zaprojektowany z uwzględnieniem bardzo wysokich wymagań co do prędkości i zwrotności, który umożliwia mu osiągnięcie zasięgu 1500 mil morskich przy prędkości 50 węzłów oraz 3500 mil morskich przy prędkości ekonomicznej. W trakcie trwającego już programu konstrukcyjnego zorientowano się, iż doskonałym wzorcem dla okrętów litoralnych są kadłuby szybkich komercyjnych promów przybrzeżnych. Ostatecznie LCS pierwszy zaprojektowany został na podstawie koncepcji kadłuba komercyjnego włoskiego promu Fincantieri i Cantieri Navali Italiani o wyporności 1100 ton oraz promów typu Jupiter. Kadłub posiada wbudowane wrota rufowe, rufową rampę, boczne wrota startowe oraz dźwig umożliwiający start i podniesienie z wody na pokład pojazdów załogowych i bezzałogowych. W celu ułatwienia osiągania wysokich prędkości i przyspieszeń przy osiąganiu wysokich mocy przez jednostki napędowe, monolit kadłuba podnosi się ponad wodę w maksymalnym możliwym stopniu. System zarządzania walką zaprojektowano na bazie otwartej architektury Lockheed Martin Combat 21. Okręt wyposażony jest również w pracujący w paśmie C radar obserwacji przestrzeni i naprowadzania, a także wyrzutnie pozaratorów Soft Kill Weapon System oraz sieciocentryczne systemy obróbki danych. Niezależnie od misji, okręt na stałe wyposażony jest w działko MK-110 kalibru 57 mm o szybkostrzelności 220 strzałów na minutę, pozwalającej za pomocą programowalnej amunicji MK-295 zwalczać cele zarówno powietrzne, nawodne, jak i naziemne. Okręt wyposażony jest także w trzy karabiny maszynowe MK-26 12,7 mm oraz systemy defensywne obejmujące wyrzutnie FLAR i system rakietowy obronny bezpośredniej RIM-116, zintegrowany z systemem artyleryjskim MK-15 Phalanx. Wyposażenie lotnicze stanowią dwa helikoptery MH-60RS lub jeden MH-60RS i pojazd bezzałogowy. Dla okrętu przewidziano także inne bezzałogowe pojazdy, w tym podwodne oraz nawodne. Obok stałego wyposażenia jednostki okręt miał korzystać z łatwo i szybko wymienialnych na pokładzie pakietów modułowych, obejmujących wiele elementów rozwijanych przez Marynarkę Stanów Zjednoczonych w odrębnych programach, które dostarczane są na okręt w zależności od potrzeby dla poszczególnych misji. USS Freedom nie poddaje się łatwej klasyfikacji w dotychczasowych kategoriach. Najbliższy jest bowiem klasyfikowania jako fregata, jednakże nie jest to typowy okręt tej klasy. Wydaje się, że sklasyfikowanie okrętów jako LCS jest wynikiem próby przekonania Kongresu i podatników o wprowadzeniu nowej jakości do US Navy. Podobnie, chociaż z innych powodów, postąpiono w Polsce, wymyślając termin okręt obrony wybrzeża. Nieco mniejsze, ale analogiczne szwedzkie okręty typu Visby są zaliczane do tradycyjnej klasy korweta. Jedyne co wyróżnia amerykańskie i szwedzkie okręty to możliwość zmiany konfiguracji uzbrojenia w taki sposób, że mogą one wykonywać zadania zarezerwowane dotychczas dla całkowicie odmiennych klas. USS Freedom w naszej rodzimej terminologii powinien być klasyfikowany jako fregata uniwersalna.
W grudniu 2019 roku planowanych było łącznie 35 LCS-ów, w tym 16 okrętów klasy Freedom i 19 okrętów klasy Independence. Będą one stacjonowały w bazach w San Diego w Kalifornii lub w Mayport na Florydzie. W lutym 2020 roku ogłoszono, że marynarka wojenna planuje wycofać Freedom i jego siostrzany statek Fort Worth po odpowiednio 12 i 8 latach służby. W dniu 20 czerwca 2020 roku marynarka wojenna ogłosiła, że Freedom zostanie wycofany ze służby 21 marca 2021 roku. Tyle o okręcie, przejdźmy wreszcie do unboxingu. Model kupiłem za niecałe 120 zł, wyprodukowała go chińska firma Bronco Models. Jest to model w skali 1 do 350, więc jego długość powinna wynieść niecałe 33 cm. Samo pudełko wygląda ok, jest na nim ładna grafika okrętu. Co prawda mogłoby być zdecydowanie mniejsze, ale to w sumie nie jest najważniejsze. Sprawdźmy wypraski. Na pierwszy rzut oka wydają się one dobrej jakości, choć moim zdaniem poziom szczegółowości mógłby być większy. Z drugiej jednak strony zdarzają się elementy, które wyglądają zadowalająco, jak chociażby ta łódź. Kolejna wypraska, głównie z elementami śmigłowca, czy też bezzałogowego statku powietrznego. Bardzo dobrze wyglądają też elementy przezroczyste stanowiące kadłub śmigłowca. Okręt możemy zbudować w wersji do linii wodnej bądź z pełnym kadłubem. Ja prawdopodobnie zdecyduję się na opcję pierwszą. Dużym plusem jest zabezpieczenie wszystkich elementów, szczelnie zafoliowane, a w przypadku nadbudówki dodatkowo zabezpieczono ją miękką folią. Sama nadbudówka prezentuje się bardzo dobrze, znajdziemy na niej sporo szczegółów. W zestawie jest także podstawka, której raczej nie użyję. Zestaw kalkomanii w porównaniu do poprzedniego modelu FA18. Jak widać tym razem odpocznę trochę od kalek, jest ich zaledwie kilkanaście. Mamy też elementy fototrawione, m.in. tabliczkę z nazwą okrętu. Co warto podkreślić, blaszki są także ładnie zabezpieczone folią, więc za to także należy się plus. Na koniec instrukcje. Pierwsza krótka, na której znajdziemy podstawowe zasady pracy z modelem oraz wykaz oznaczeń. Oraz instrukcja główna. Na pierwszej stronie krótka charakterystyka okrętu w trzech językach. Następnie wykaz potrzebnych farb oraz elementów zestawu i standardowy opis montażu krok po kroku. Na końcu znajdziemy schematy malowania i kalkomanii. Instrukcja wydaje się czytelna, więc jestem dobrej myśli. Jakość wykonania też wydaje się niczego sobie. Po ostatnim modelu ciekaw jestem, jak będzie ze spasowaniem elementów. Wszystko to dopiero przede mną. Do ładowania okrętu jeszcze daleko, jednak już teraz zapraszam Was do śledzenia tej serii. Mam nadzieję, że model będzie ciekawy. Na jego zakończenie planuję również wykonać prostą dioramę, więc mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!